wspaniały artysta, śpiewający autor, kompozytor. W tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia swojej pracy artystycznej. Robert Kasprzycki. Gdy śliczna pełna syna kołysa, z wielkim wesel, tak jemu śpiewa. Moje dziecię peczno, li, 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 la, la, śliczne pamiąteczko, li, 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 la. Wielki króle wiczu, li, 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 la. Niebieski dziedzicu, śpi ojciec i grojciec. By tobie siedzieć było. Wszak twój tatuś kochany, nie wyganią cię. Śpi ojciec i grojciec pościółkę, pościółkę i miętkie pierdatki. Tu na to twej nie stanie ubozuchnej matki. Śpi ojciec i grojciec przelicza, nikt nie szpeł w szufladzie. Pomyślałem to świetnie i spojrzałem na adres, lecz dreszcze rozmył litery i już nie wiem, gdzie jest niebo. Do wynajęcia niebo z widokiem na raj. Tam, gdzie swój jest święty, no bo święci są pańscy. Ciepłej herbaty poczęstuję cię tam. Gdy wróciłem do domu, gdzie się błękit z betonem splata, Paweł wysoki sięgając do głowy, zaważyłem herbatę w swym pokoju nad światem, myśląc, nic nie straciłem, pewnie tak jest i tam w niebie. Do wynajęcia w niebie z widokiem na raj. Tam, gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Święto Trzech Króli było w Polsce dniem wolnym od pracy zarówno przed wojną, jak i po wojnie, aż do 1960 roku, do wydarzeń, które miały miejsce właśnie tutaj na osiedlu teatralnym, a które nikomu nie łączą się z likwidacją owego święta w listopadzie 1960 roku.
tym samym roku w kwietniu doszło właśnie tutaj na osiedlu teatralnym do tak zwanych walk o Krzyż Nowochódzki. Władza ludowa po sobie Władysława Gomułki przyrzekła, że ten kościół powstanie. Ludzie pełni entuzjazmu rozpoczęli zbiórkę pieniędzy. Wyznaczono teren, tutaj przy teatrze w Nowej Hucie, rozpoczęto wykopy, zaczęto grodzić ten teren, postawiono krzyż, odprawiona została msza święta. Władze zdecydowały się na dość radykalne posunięcie w sprawie Nowej Huty, mianowicie na cofnięcie zgody, którą wcześniej wydały na budowę kościoła. No i oczywiście ludzie zdecydowali się tego krzyża bronić, ponieważ to był dla nich przede wszystkim symbol nie tylko przywiązania do religii, do wartości, do tradycji, no ale także tutaj miał być ich pierwszy w Nowej Hucie kościół, poczuli się oszukani. Wydarzenia te bardzo mocno komunistów obraziły. Raz, że wybuchły te zamieszki w Nowej Hucie, która była miastem socjalistycznym. Dwa, wybuchły one w obronie religii, a to miało być przecież miasto bez Boga. Dlatego represje musiały być adekwatne. Zlikwidowano kilkanaście instytucji charytatywnych prowadzonych przez Kościół. Wstrzymano wiele budów kościołów na terenie Małopolski, a także, co może było najdotkliwsze, zlikwidowano Dzień Wolny od Pracy, który był w Święto Trzech Króli. Tak więc możemy powiedzieć, że wydarzenia w Nowej Hucie w 1960 roku przyczyniły się do skasowania owego Święta Trzech Króli, z czego większość mieszkańców Nowej Huty i zapewne większość mieszkańców Polski do dziś nie zdaje sobie sprawy.